Dzień dobry, witam tutaj Walkis, to jest Satisfactory. Nagrałem już kilka godzin materiału, siedziałem w tej grze dość długo, ale wszystko poszło do kosza, bo nuda, bo miałem rozkminy znowu i tak dalej. Chciałem generalnie zrobić linię kolejową i zrobić gdzieś elektrownię atomową, bo już mam odblokowane te rzeczy, ale nie mogłem się zdecydować, gdzie to zrobić. I w międzyczasie tak zwanym jeszcze odblokujemy sobie właśnie proces Bayera, czyli aluminium. Proszę bardzo, pyk, poszło, poleciało. Tak samo poleciało też niedawno, poleciały też niedawno rzeczy do elektrowni atomowej. Dobra, przestań gadać, zaraz ja wszystko sam zobaczę. Mamy tak, w tej chwili w poziomie 7 została mi jeszcze tylko alternatywa na pręty kontrolne do reaktora, te najlepsze z grafitowymi końcówkami, nie? Energię nuklearną mamy odblokowaną, mamy elektrownię, mamy pręty paliwowe, mamy pręty kontrolne, mamy... Nie, zaraz, to jest uran, wzbogacony powiedzmy? Znaczy, nie jest, że wzbogacony, że... rafinowany? Nie, dobra, nie znam się, obejrzałem tylko ten serial HBO, ale tak poza tym to nie mam dlatego pojęcia, o czym w ogóle mówię, także hej. No, to są elektromagnetyczne pręty kontrolne, a to są pręty paliwowe. Tutaj jest bardzo ładnie oteksturowany strój, ten taki przeciwpromienny powiedzmy hazmat, tutaj są do niego filtry. Jest też upgrade z jakiegoś powodu na rudę katerium, którą już mam od jakiegoś czasu, nie wiem co on tu robi. No i upgrade na uran. I znalazłem kopalnię uranu, tę, w której byłem już kiedyś, także stamtąd sobie będziemy ten uran brać. Tylko że kopalnią po prostu, tak zwanym górnikiem. No. I mamy teraz proces Bayera, dzięki któremu w ogóle będę mógł zrobić ten strój, bo ten strój nie mogłem go zrobić, bo nie miałem po prostu do niego rzeczy. Nie wiem czemu też w tym update'cie mam... Znaczy w tym tierze tutaj, tym mam też tutaj skaner na kwarc. Bo ja już miałem kwart wcześniej. Bateria możemy robić, jakieś turbo silniki i tak dalej. Ja teraz jedynie z tego tieru, póki co, chcę sobie zrobić ten strój śmieszny. I żeby zrobić ten strój śmieszny, ja go sobie tutaj dodam może na po prawej stronie. Dodamy sobie listę do zrobienia. Musimy mieć Alclad Aluminium Sheet. Nie wiem co to jest, zaraz sobie zobaczymy co do tego potrzebne jest. Ma jest guma, plastik, tkanina, no to bez problemu. Gorzej z tym czymś ostatnim. Alclad coś tam. Co tutaj potrzebne jest? Sztaba aluminium i sztaba miedzi. Sztaba aluminium z czego się robi? Po prostu z... O, z krzemionki. Z kwarcu się krzemionka robi. No i boksyt. No to muszę gdzieś znaleźć boksyt. Gdzie jest boksyt? Dawaj. Poka mnie to. Zapewne gdzieś bardzo, bardzo, bardzo daleko stąd. No. No. Wow! O! 1600 metrów stąd. Gdzie to jest? Tutaj jest boksyt, tak? I tutaj też jest boksyt. Tu jest dużo boksytu. Powiem wam tak. W tym miejscu, do tego miejsca dojeżdża moja kolejka, bo tutaj jest wejście do jaskini, w której jest uran gdzieś mniej więcej w tym miejscu pod spodem. Także, jeżeli byśmy sobie dojechali tutaj, powiedzmy, że pociągiem sobie dojedziemy, wejdziemy sobie, bo tu jest to moje wejście, te magiczne wejścia, wejdziemy sobie tu na górę jakoś i potem sobie przejedziemy może autkiem, to myślę, że będziemy mogli sobie tam znaleźć to, co trzeba. Ja tutaj mam już dwóch górników takich przygotowanych, ale można by ich wziąć. Ja gdzieś miałem całe góry, kurczę, tego sprzętu miałem kiedyś. Ale to było dawno i nieprawda. Miałem gdzieś... O nie, to jest jetpack, a ja już mam jeden jetpack, to już mi się drugi raczej nie przyda. No dobra. No to ja przepraszam, tu jest jeden. To sobie go wezmę. No i trzech mi wystarczy, aż tak dużo tego raczej na razie nie będziemy potrzebować. Później sobie oczywiście tam zrobimy jakąś miejscówkę, gdzie będziemy sobie w ogóle zbierali to, ten boksyt i robili z tego duże ilości naraz aluminium, ale póki co tylko na ten jeden strój mi to jest potrzebne. A generalnie gwoździem dzisiejszego programu miała być kolej, ale pewnie wyjdzie jak zwykle. Czyli nie zrobię nic konkretnego. Nie mam tu jeszcze za bardzo zejścia na dół takiego sprawnego. Tu jest taka tymczasowa stacja postawiona, ten Sturp się nazywa. Można ją tam nazwać jakoś inaczej, nie wiem, na przykład nazwijmy ją sobie Kekowice, tak? Wiem, że da się ją nazwać. Kekowice, proszę bardzo. Kekowice i tutaj teraz też jest napisane, że Kekowice. Bardzo ładnie. A w ogóle jeszcze oprócz tego, to mam mały powoli kryzys energetyczny, chociaż teraz z tego co patrzyłem, to się trochę uspokoiło. Nie no, jest uspokojone. Znalazłem jeszcze jeden gejzer przypadkiem, tam gdzie te tory idą. Jest całkiem duża trasa, bo to jeszcze potem wyjeżdża z tej jaskini i w ogóle. To zaraz pokażemy.
Ale jeszcze podłączyłem po prostu sobie jeden gejzer do tej całej mojej śmiesznej sieci i jest fajnie. W ogóle jeszcze coś miałem wziąć, ale mam już, widzę, rury i te sztaby do te belki, bo z tego się robi tory. Tam jeszcze miałem jedną rzecz połączyć, jeszcze tam jedną rzecz zrobić, także to jeszcze się zobaczy później. No, i mam poprzyspieszany właśnie ten kryzys energetyczny się zaczął dlatego, że poprzyspieszałem sobie maszynki, które mi produkują te zaawansowane ramy, bo teraz ich potrzebowałem dosyć sporo. I troszeczkę sobie tam poprzyspieszałem tymi wszystkimi moimi ślimakami. Wyciągiem ze ślimaka jest poprzyspieszane i to tak troszeczkę bolało. A poza tym tu jeszcze jakieś tam ściany podokładam, ale kogo to obchodzi? Postawimy sobie lokomotywę. Przynajmniej teraz nie muszę się oszczędzać, mogę na pełnej, kurczę, jechać. Także jedziemy. Ale ten dźwięk jest, kurde, masny. Czy w tych słuchawkach, kurczę, aż mi głowa wibruje. Bardzo, bardzo przyjemne to jest. Chociaż jak się jedzie szybciej, to słychać jakby takie... O! Tak jakby przegub w pociągu taki gumowy tak tarło siebie. Nie wiem, ale zahamujemy sobie. O! Ale w dół jadąc to hamulców no to nie ma, no ale hopie! Koła się czerwone zrobiły. Hamuluj! Ja pierniczę. Toś koła się, kurde, podkute zrobiły teraz na 100%. Bo klocki puściły, ale stoi dalej, tak? Nie pojedziesz mi? Dobra, mam nadzieję, że mi nie pojedziesz. Będziemy cię gonić w razie czego. Tutaj... Dobra, mogłem sobie to wrócić w sumie kawałek. Tutaj był mój pierwszy tor, który zrobiłem. To wszystko było nagrane, ale to była taka nuda, że... Nie. Ten tor nam sobie wjeżdża na górę, zawija się tam właściwie zaraz i już się kończy. A tutaj jest drugi dużo dłuższy, który wjeżdża sobie w jaskinie, potem z niej wyjeżdża. W sumie... To ja wyjeżdżam gdzieś... Gdzie ja wyjeżdżam tym tunelem? Nie wiem, czy tu gdzieś, czy gdzieś dalej. Chyba gdzieś dalej to było. Nie wiem, czy gdzieś tutaj to nie wyjeżdża z dziury. Bo to już będzie trochę za daleko. Dobra, to trzeba wejść tutaj na górę sobie zaraz. Ale tu jeszcze chciałem to połączyć tylko. Pokazać wam przy okazji, jak się robi tory i rozjazdy czy coś. Czy ja robiłem tam rozjazdy, nie mam pojęcia wcześniej. Trzeba po prostu się wpiąć w jakiś węzeł jakby, który już wcześniej był zbudowany. Tu jest na przykład taki jeden. Ja tam raczej jeździć nie będę, ale lepiej wygląda taka trasa, jak jest połączona, niż jak po prostu się kończy gdzieś tam. To mam nadzieję, że to będzie w dobrą stronę teraz nas kierowało. Może zrobimy tak. Dzisiaj raczej się zajmiemy tym strojem i obczajaniem kopalni tam w środku. Także może najpierw to ja się przejadę. Przejadę i pokażę wam całą tę linię moją magiczną tutaj. Kolejową. Pokażę wam, gdzie to na razie dojechało. Gdzie myślałem, żeby zrobić elektrownię atomową, gdzie mamy kopalnię uranu i tak dalej. Zobaczymy. O, może było na jakimś hamulcu postojowym czy coś. Kurde, nie wiem. Ale ten dźwięk jest fajny. Kurde. Tak i też trąbi, bo napisaliście mi dopiero, bo jestem dzbanem i tego nie wiedziałem, że... Zatrąbić. Takie bardzo amerykańskie to jest. Chociaż jeszcze rozbawiło mnie stwierdzenie, że ta lokomotywa jest wzorowana na lokomotywach parowych, że ma wyglądać jak parowóz. Nie wiem, co oni biorą, ale to nie wygląda jak parowóz. Parowozy tak, nie bardzo. Taki typowy amerykański diesel bardziej, ale raczej nie parowóz, nie bardzo nie. Falco Eppings, to też się nie będzie nazywało Falco Eppings, tylko Uranowice Zdrój. Bo gryzie mnie tu coś. Ała! Nie gryź! Gdzie to się ustawia? Tu się ustawia. To będą... Uranica Zdrój. O! Z pozdrowieniami dla Krynicy. Uranica Zdrój. Bardzo ładne uzdrowisko tutaj. I tu mamy tego mojego górnika. Prawdopodobnie gryzie mnie to teraz tak dlatego, że w tym górniku jest pełno uranu. Bo ja wcześniej wziąłem sobie trochę. I mnie to gryzło, ale zostawiłem tego górnika tak tutaj, no i on prawdopodobnie jest tam w nim setka uranu i dlatego to z tej odległości już gryzie. Ale akurat w miejscu, gdzie jest tor, to jeszcze nie, więc jak tutaj sobie przejeżdżamy, tylko... Spokojnie, to za glut tutaj jest, ale nieważne. No i tutaj miała być kopalnia i gdzieś jakieś takie podstawowe przetwórstwo tego uranu, z tym, że powiem wam, jest pewien problem i to może mi coś zaproponujecie w ogóle. Bo musiałbym tutaj robić to, nie to, takie cele uranowe i do tego potrzebuję uran i beton. I beton nie wiem, czy mam wozić z mojego, jakby z mojej bazy głównej tutaj pociągiem, żeby on sobie na przykład tam zawracał.
że tak, jechał gdzieś z elektrowni, która będzie tam, z tamtej strony dalej, przejeżdżał tutaj jakby bez zatrzymywania się, jechał tam dalej do mnie, tam sobie ładował do któregoś wagonu beton, potem przyjeżdżał tutaj, ten beton wyładowywał, załadowywał uran, znaczy ten już gotowy, i jechał do elektrowni. W elektrowni rozładunek i wiecie, i tak w kółko. Także, i tylko, że jeszcze do tej elektrowni prawdopodobnie trzeba będzie wozić, tylko nie wiem jak często, nie lepiej by było po prostu jakimś autkiem czy coś zamiast całym pociągiem, te pręty kontrolne i jeszcze, co jeszcze? Nie wiem, ale pewnie trzeba będzie, zresztą zobaczymy sobie, bo tę elektrownię będę mógł postawić, może nie dzisiaj, bo teraz jeszcze nie wiem gdzie właśnie, zaraz wam pokażę miejscówki, jedziemy sobie dalej. Z Uranicy Zdroju, czy Uranicy Zdrój, jak to się właściwie odmienia takie rzeczy, nawet nie wiem. Uranicy Zdrój, czy Uranicy Zdroju? Nie wiem. Tu zaraz będzie wyjazd z dziury. Tory są takie położone, no żeby były po prostu. Nie jest to jakoś super przemyślane. Też dalej nie wiem jak te tory robić na wysokości, bo widziałem na filmach, że ludzie je stawiali po prostu wysoko, a ja nie wiem, nie umiem. Kombinowałem z różnymi klawiszami, nawet próbowałem to wsadzić na taki słup od taśmociągu. Kurde, no nie po prostu, no nie ma opcji. No. Pierwsza... Nie mam... Chyba trochę mi wózek jeden spadł. Ale nieważne, dobra, dawaj wsteczny. Nie wiem, co jest z tymi wajchami nie tak. Ta pokazuje, ewidentnie jest skierowana w lewo, jak patrzymy stąd. Ale i tak pojechałem w prawo. Takie samo coś jest przy, zaraz przy mojej bazie. Dobra, teraz sobie to ustawimy w prawo. I teraz pojedziemy w lewo, tak? Tak, no logiczne, logiczne. Mogliby to trochę dopracować. I też zrobić jakiś model taki ruchomy tego rozjazdu, żeby nie było tego toru, tak, bo raz to za bardzo nie widać, że w ogóle jest opcja przy... Kurde, się głośno zrobiło. Nie widać w ogóle, jakby ten pociąg mógł przejechać tamten, bo jak on ma przejechać przez takie coś? Przez ten rozjazd, jak tak wygląda. Tutaj sobie jedziemy tędy. Tutaj zaraz jest gaz, ale siedząc w lokomotywie prawdopodobnie jestem osłonięty przed gazem, co jest bardzo sympatyczne. Gorzej przy budowaniu było. Tutaj mamy tak, jeden mostek, udało mi się to przerzucić górą, bo po prostu odcinek był na tyle krótki, że się to udało. Tutaj jest zaraz kuniec, dup. Tu jest kuniec toru. Ja sobie to wezmę. Ała, gryzie! Kurde, nie wezmę, bo... STOJ! Kurde, balans! Maska! Halo! Nie lubię tego gazu. Nie lubię go. To sobie na razie rozmontujemy. Tutaj sobie zrobię, że najpierw tak. Tutaj stacja. Tutaj jest mój piękny gejzer. I tutaj jest jeszcze ten taki pod rozwalony, do którego trzeba było prądu. I tutaj tak miałem taką rozkminę przez chwilę. Bo tutaj, o, już nie ma nic teraz w ogóle, bo już wyciągnąłem. Ale potrzebowała prądu i potrzebowała tam jakiejś głupot. I tak się zastanawiam tutaj, kurde. Co, postawimy sobie może elektrownię na paliwo, wrzucę tam trochę tego paliwa, bo to 50 MW potrzebowało. Wrzucę trochę paliwa i będzie, nie? A potem słyszę takie psyknięcie, tylko Apache tu gejzer po prostu jest. I postawiłem sobie tutaj takie coś. Z tym, że no jak widać to jeszcze nie jest podłączone, a te 200 MW ja bym bardzo chętnie widział w mojej głównej sieci, więc tutaj musimy sobie zrobić stację. Stację tutaj kolejową, gdzieś, nie wiem, skierowaną w tamtą stronę, obojętnie. I podłączymy sobie to do tego. I teraz, jak to nazwać? Flobby. Gejzerowice? Gejzernik. Gejzernik, proszę bardzo. Niech będzie gejzernik stacja. Ona tutaj raczej nie jest potrzebna do niczego, oprócz tylko tyle, że po prostu prąd mam stąd, jakby, do mojej bazy głównej. Jak sobie jakoś tak skierujemy, to może się uda. Dobra, udało się. No i teraz już moje 200 MW powinno zasilić sieć główną. Tak, jest, dobrze, bardzo ładnie. Zawsze się tam przyda troszeczkę tego. Mamy gejzernik, tam jest w ogóle mglejarka rośnie w powietrzu, bardzo fajnie. Jakieś dziwne struktury skalne. No i dalej w tamtą stronę ewentualnie jeszcze można by było ten tor ciągnąć, tylko nie bardzo wiem po co. Znaczy może tutaj odbić jakoś w prawo i czy coś, nie wiem, ale
No szukam miejsca na elektrownię atomową. Tylko że w razie jakbym tam jeszcze dookoła potrzebował coś zbudować, jakąś fabryczkę, tam prętów kontrolnych czy czegoś, bo może tutaj przy okazji w okolicy też by było trochę tego towaru. W ogóle zobaczymy, tu jeszcze sobie kuknę, czy czasem nie ma tego boksytu. Bo tam było więcej złóż niż jedno. No, już by mogło coś piknąć. Tam też jest uglerka w powietrzu. Jest, co? Za 600 metrów w tamtą stronę. Ale to chyba łatwiej mi będzie. Zaraz. Gdzie? To jest... A bo w ogóle całkiem daleko jestem teraz już. Nie, to trzeba będzie tam wrócić pociągiem. Tamto miejsce i sobie po prostu tam pójść. No, także no nie wiem. Szukam w miarę fajnego miejsca na elektrownię atomową i nie mam pojęcia, gdzie ją postawić. Nie wiem. Tu jest potem dalej. Ja tutaj sobie łaziłem. Tutaj nie wiem, czy pamiętacie, któryś odcinek był, jak ja szedłem na północ, że tu zacząłem budować taki pomost długi. A się skapnąłem, że tu zaraz obok mam to połączenie i tam wróciłem, a tutaj był też podrozbity na takiej górce. I tu na dole jest całkiem sporo miejsca, tylko musiałbym tam zjechać, bo teraz na górze jestem i nie wiem, czy tam tutaj dalej gdzieś nie przejechać, bo to... Nie wiem, możecie mi zaproponować, może macie jakieś fajne miejsce, to mi powiedzcie, gdzie jest fajne dużo miejsca. Tu jest też dużo i płasko, może by tutaj coś. Tu jest chyba zaś wyżej. Nie wiem, właśnie, kurde, nie wiem, dobra, ja wracam. Ja wracam kawałek pociągiem. Wracam tam przez moją nie tak, przodem do przodu poproszę. Wracam tam sobie, wejdziemy na górę i pójdziemy po boksyt. O, w ogóle dobrze wiedzieć, że na spacji jest taki trochę skuteczniejszy hamulec, tak przy okazji. No, a teraz muszę sobie wleźć tam na samą górę i tam gdzieś jest mój boksyt, którego teraz chciałbym troszeczkę sobie nazbierać. Mówiłem już wam kiedyś, że ładna jest ta gra. Ładnie tu jest. Jakbym kiedyś nie mówił jeszcze, to już będziecie wiedzieli. Dobra, teraz tak, gdzie jest boksyt? Tutaj mam zaraz chyba... Co to było? Kwarc czy coś. Ale kwarcu mam dość dużo pozbieranego. Gdzieś on tutaj... 500 metrów? Myślałem, że był bliżej. No ale dobra, trzeba wejść na górę. Tam gdzieś jakoś i... Tylko tu jest chyba gaz. Tam też jest gazownik. Ja tu ostatnio właziłem i tam gdzieś zresztą umarłem w dosyć głupi sposób. Także tego, może być śmiesznie. Czy ja mam maskę na sobie? Mam maskę na sobie. No dobra, to tak. Tutaj sobie postawimy wieżę po prostu. Serio nie mam płytek żelaznych. Oh. Żelaza nie mam, ale mam lewitującego zielonego elektroślimaka. Zawsze coś. Nie wiem. Och, ten dźwięk był piękny. Nie wiem, wlezę co tam, wlecę może, spróbuję na górę, nie, mam jetpack i spróbujemy coś z tym zdziałać, tylko jeszcze te spadochrony sobie tak na wszelki wypadek, powiem wam, przygotuję. Tutaj może, dobra, nie będziemy tego demontować, przepraszam, ale weźmiemy sobie stąd ten kwart, tak na wszelki wypadek, niech se będzie, niech go będę miał więcej, bo się przyda do robienia teraz krzemionki czy tam czegoś, która też jest potrzebna. No nie wiem, lecimy teraz, kurde, nam na górę. Tylko szkoda, że ten jetpack jest tak krótko się leci. Kurde. Dobra, spróbujemy to jakoś cheatować. Nie bardzo, no nie umieraj teraz, proszę. O, dziękuję bardzo. Chociaż było blisko. Jak ja mam tam wleźć bez w ogóle żadnego żelaza? Ani bez maski. Się nie da, kurde, mieć jednocześnie jetpacka i maski przeciwgazowej. Głupia gra. Dobra, spróbuję tu wejść może gdzieś wyżej, może mi to coś da. Ja tu już raz próbowałem, tak powiem wam, włazić. To z maską, to z jakąś wieżą, to z jetpackiem. I to się nie bardzo udało, bo w pewnym momencie wylądowałem na takiej trawce. Myślałem, że jak jest trawka, znaczy, że jest w miarę tam... Nie, jest w miarę stromo, ale jednak się okazało, że jest no stromo i spadłem na ryj i się zabiłem, także nie polecam. Tu jest jakaś ciekawa sytuacja, bo są nobeliski te takie do zdetonowania chyba, ale właściwie nic pod nimi chyba nie ma. Tak sobie po prostu są, bo są.
No, i tu jest moja wieża. O! Dawaj! O, mam płytki żelazne, kurde! Muszę coś sprawdzić. Jak ja sobie tutaj zbuduję wieżę, spróbowałbym sobie z niej podlecieć, to czy tu będzie gaz mnie gryzł dalej, czy tam wyżej już nie będzie? Poka mnie to. Dawaj. Jak ja sobie tu wejdę na górę... Jest tu dalej gaz? Chyba tak. No cóż. Bo tam bym chciał się dostać. Dobra, zaryzykujemy. Zaryzykuję. Kto nie ryzykuje, ten nie... nie wiem. Może akurat zdążę. O, zdążyłem. O! O! Dobra, nie spadłem. Radość. Dobra. O matko, jakie tu rejony w ogóle. Na księżycu, kurczę, nic tu nie ma. O, jaki ładny różowy las. Gaz! Więcej gazu. Nie, kurde. Daliby sobie spokój z tym gazem. Czemu tu wszędzie jest tego pełno? Tyle, aż tak. Kurde. Wszędzie, no. Wszystko, co dobre, to jest z gazem chronione. No, weź tu. O, wejść. Kurde, dzień dobry. A tu jest w ogóle takie coś jeszcze. O, 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 dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co tam, co tu się sta... co to się stanęło? Co tu trzeba? O, mam takie coś. Ile? 267 MWh! MWh! Coś tu w ogóle jakieś dźwięki wydaje, chyba to, chyba to. Jakiś super komputer, 11 sztuk w ogóle, kurde, bierę. Silnik. Wzmacniane płyty. Fajne fanty tutaj leżą, powiem wam nawet. Płytki. Dobra, zrobimy sobie taki myk, jak ja tam gdzieś kiedyś, kiedy indziej chciałem zrobić, czyli generator paliwa. Sobie tu postawimy. Podłączymy go sobie tutaj do tego. I tutaj wsadzimy setkę. Oj, blin. To naprawdę potrzebuje 206 MWh, a to... Nie no, sto... Dobra, no to zrobimy mu 300. Czy ja mogę zrobić drugi taki? Mogę zrobić drugi taki. Tu muszę zrobić tutaj... To jest, kurde, wymagający... Wymagający temat. Dobra. Budujemy taką konstrukcję tutaj. Tutaj potrzeba paliwa więcej. Teraz powinno zatrybić. Dawaj mnie to, co tu masz. Pokaż, kotku, co masz w środku. No, dysk twardy z jakąś pewnie badziewną... tą... recepturką. Dobra, oddawaj moje surowce. Wszystkie oddawaj. Gdzie jest ten kwarc? Nie kwarc, co jest? Gdzie jest? Gdzie jest coś, co, czego szukam? O, fajna dziura. Co to jest? Pająki jakiś znowu. Dawaj, mordo, wbijaj tu. Ty pająk jesteś, to ty dasz radę chyba, co? Czy nie bardzo? Nie wiem, dobra, schodzę stąd. Albo spadam stąd, to chyba jest bliżej... Określenie nieco bliższe prawdy. Grzybnia? Dobra, tu już nie ma gazu przynajmniej, to ja sobie wezmę może szybko biegi czy coś. Było troszeczkę sprawniej. Jak ja wrócę stąd w ogóle, to nie mam pojęcia. Serio, tu jest dziura zaraz? Po co ja tu właziłem tak wysoko? Fajny czerwony las. Tam jest gdzieś moja winda. A tam jest... Tam byłem. O, wodospad, witam. Tak mi się coś zdawało, że to jakiś hałas, że tam jest w ogóle fioletowy chyba ślimak. A co to jest tam? Powiedz, że to jest... Nie. To jest chyba uran czy coś. Nie, nie mam pojęcia, że to może być jakiegoś zielonego. Tam też jest jakieś coś zielonego. Nie wiem, co to jest. Tam byłem, tam jest pod, tam jest drugi pod. Tu na pewno łaziłem. Teraz tak, gdzie jest? Tam gdzieś przede mną, w tamtą stronę. Dobra. Mam nadzieję, że tu nikt się nie zabije z tymi szybkobiegami. Nic mi się nie stało, bardzo ładnie. Fajna rzeczka. Co to jest? Co to jest? Co to? Uran! Dobra. Na razie jeszcze nie jest mi potrzebny. Co to jest za trzy? Ej, co to jest? Halo, dzień dobry. Trzy. No, to rzeka krajowa numer 3 najwyraźniej. Odznaczenie dla kajakarzy, żeby się nie zgubili, nie mam pojęcia. Dobrze, 3, 2. Czy ja mam się bać? Tam zaraz będzie 1. 3, 2. A tam jest 1. Czy ja mam się bać? Co to jest? 3, 2, 1. A tam jest bebok. Dzień dobry.
Ała. Czy to są jakieś... Czy ta rzeka to jest jakiś easter egg, czy o co to chodzi? Ale zaciekawiło mnie to trochę. Jeden. Zero. 3, 2, 1, 0. Witam. 3, 2, 1, 0. I co dalej? A, tu się rzeka kończy. O. Tu nurt się kończy jakby na tym zero. A tu jest mocniejszy czy coś przy tej jedynce? Tutaj różnicy nie widzę, ale tu się ewidentnie jakieś to zero kończy się nurt i zaczyna się spokojna rzeczka. Ewidentnie to jest teraz jak nożem obciun. Nie wiem, czy to widać na filmie. Ale jest taka granica. Okej, ciekawe. Ale ja tu nie po to jestem. Tam jest kleszczu, to kleszczu to spoko ziomek ogólnie jest. Zobaczcie, ślimaczka wezmę. Obok mnie stoi dwóch gazowników, przynajmniej to nie będziemy tam podchodzić, bo zaraz mnie zagazują. Więcej ich jest niż dwóch. Tam jest jeszcze też jeden ślimak. Kleszczu, czy ty widziałeś tej gdzieś boksyt? Przebiegłem gdzieś koło tego. Przebiegłem. Dawaj mnie to. O, dziękuję bardzo. Dawaj mnie to. To też mnie dawaj. Cyk. I... Jest i boksyt. Jaki? Czysty. Bardzo ładnie. Coś mnie tutaj... Co to jest? Jakieś takie duże się... To tak, jakieś takie masne to. Masny bebok. Ale to... Dla mnie to nie problem. On nie ma kolegę, ma kurde. Umarł. Bardzo ładnie. To ja sobie to... Nie no, bez przesady. Nie po to wziąłem tutaj kurczę górników, żeby tutaj teraz takie rzeczy. Dobra. Cyk. Cyk. I cyk. Róbcie to do was należy. Zaraz sobie pozbieram towar i sobie wrócimy. A w razie czego to jeszcze bym mógł postawić takie coś. Lokalizator. Chociaż niby pod tym C zawsze to mogę znaleźć, nie? Czy tu jest jakieś fajne dojście do tego? Możliwe, że mój tor wychodzi gdzieś... Właśnie kurde, nie wiem gdzie on wychodzi, tak szczerze wam powiem. Ale... Może by się tędy dało jakoś przedostać. Nie wiem jeszcze, zobaczymy, ale ten boksyt trzeba będzie stąd pewnie brać. Ładna okolica swoją drogą. Nie wiem kurczę, dobra, nie będę tu wbijał, bo zawsze mogę to pod C znaleźć. Widzi mi się zaraz, jak sobie pozbieram stąd towar, chociaż zresztą zaraz go pozbieram. Że nie ma tragedii. To sobie tutaj zostawimy, to sobie wezmę tutaj, o. Czekamy, niech mi to wykopie. Musi być setka. Wiecie co? I to by było na tyle w tym odcinku. Takie dzisiaj znowu zwiedzanie, szukanie, ale mam boksyt. Albo nie, bo zrobię jeszcze ten strój chociażby. A podnieś górnika. Podnieś górnika. Weź wszystko. Sortuj. Weź wszystko. Kurde, nie mogę. Musiałbym ze ślimaków zrobić na przykład te... Może by coś tu wyrzucić. Wyrzucimy sobie jeden kawałek grzybni. I to powinno wystarczyć. Nie, bo jeszcze górnik został. Dobra, 29 sztuk betonu weźmiemy. I tu jeszcze mamy 6 tego. Dobra, 300 mi wystarczy boksytu. Ja spadam gdzieś. Znaczy tu jest taka otchłań, ale można by stąd skoczyć ze spadochronem. Czy to by się udało? Jak skoczę ze spadochronem i umrę, to umrę w taki sposób, że tego nie odzyskam, bo to będzie tam w dziurze, gdzieś na dole. Zaraz sobie spróbujemy. Miał się ten odcinek skończyć przed chwilą, ale... Nie! Ale jednak spróbujemy na koniec odcinka ładnie sobie zeskoczyć na ryj tutaj. Za tą rzeczką z numerkami pięknymi. Łaj, blaj! Bo zaraz zemrę. Dawaj, mordo. To jakiś taki mocny jesteś chyba, bo co? Dobra, idziemy, płyniemy.
Gdzie my płyniemy, skaczemy, zabijamy się. Znaczy, może nie zabijamy się. Fajnie by było jeszcze chyba z góry samej zeskoczyć. Już tu jeszcze ślimaczki są. Nie, tam był jeden ślimaczek. Ale chyba mi nie jest potrzebny aż tak bardzo do szczęścia. Wlecimy sobie tutaj może tym. Cyk. Cyk. Im wyżej, tym lepiej zacznę. Znaczy, im wyżej zacznę, tym lepiej. Gdzieś stąd. I trzeba się kierować w którą stronę. Nic nie widać, jestem tak wysoko, ale mam lagi, jak patrzę w stronę mojej fabryki, także coś tam ją widać. Zresztą zaraz zobaczymy, czy ją widać. Bo był taki błąd, że się pokazywały te takie żółto-czarne dynksy, ale nic tu nie widzę. Nic nie widzę. Dobra, to chyba naprawili czy coś, bo z każdej odległości było je widać. Dobra, dawaj mi tu spadochron. Ej, teraz tak. Dziś pirazy drzwi w tamtym kierunku. Dobra. Geronimo. Czy to się uda? Nie mam pojęcia. Żebym coś widział, byłoby fajnie, ale już chyba jestem nad tą dziurą. O, spokojnie, do... Ja prawo do domu dolecę stąd. Kurde. Żeby się nie przeliczył zaraz. Ale nie, no bez problemu żadnego. Kurde, elegancko. Będzie długi lot. Ale zostanę z wami. Jak wam się podoba? Fajny lot, nie? Fajna okolica. Z grzybkiem sobie polecimy. Tak to zawsze z orzeszkiem się przemieszczałem. O, możemy też z orzeszkiem. O, mój orzeszek przyjaciel, bardzo ładnie. Dzień dobry. No. Także... Bardzo ładny lot. Mówiłem wam już, że ta gra jest ładna. Bo ładna jest. Ten lot też jest ładny. Normalnie jestem... Prawie jestem z siebie dumny. Rzadko się to zdarza. Bardzo dobry pomysł to był. Bardzo dobry pomysł na szybki i przyjemny powrót do domku. Okej. Teraz tak. Lokomotywa. I lecimy ten kawałeczek sobie. Podjedziemy do domku. I zrobimy ten strój śmieszny. I to by był wtedy koniec tego odcinka. Myślę, że to by był dobry koniec tego odcinka. Bo mi... A mój! Czemu lokomotywy, jak się stawia, ona nie może być zahamowana? Głupia gra. Tak, wiem, stacja w Kekowicach jest jeszcze do przebudowy, bo nie mam tutaj miejsca na perony, bo muszę sobie jeszcze perony dokleić, żeby cokolwiek móc tutaj w ogóle transportować, ale to się później zrobi, bo na razie to tylko jest tak, wiecie, do transportu mojej osoby tylko i wyłącznie. Ale idziemy sobie teraz do bazy, do mojego centrum zła i tam sobie zapodamy, kurczę, strój hazmat. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. I potem w następnym odcinku będziemy coś kombinować z elektrownią atomową. Czemu ja tu nie wskakuję? To nie jest podłączone. Dlaczego to nie jest podłączone? Kto to odłączył? Kto mi to odłączył? Ja to odłączyłem, ale dlaczego ja to odłączyłem? Gdzie mam to teraz? Dobra, tam jest. Dawaj. Jak? Nie właśnie, co? Naruszanie obszaru innych... Guzik, prawda? O, teraz dobrze. Dobra, wskakuj tu. Pyk, dobrze. Teraz tak, aluminiowe te rzeczy, te cały czas tu wskakuje z przyzwyczajenia już po prostu. To potrzebujemy sztabę aluminium i sztabę miedzi. Miedzi mam, nie mam miedzi, ale zaraz, tu jeszcze jakiegoś coś musimy sobie wyrzucić, bo mam troszeczkę za mało miejsca w ekwipunku. Co by tu jeszcze wyrzucić? To jest jetpack. Jetpack się może przydać. Górników tu wyrzucimy i ten detonator też wyrzucę gdzieś, bo on mi się na razie nie przyda. Filtry już w ogóle sobie zrobimy. O, jeszcze sobie wrzucimy do badania dysk twardy. O, tak zrobię. Tymczasem tu mi się coś nowego pojawiło. Możemy zrobić beton z krzemionki i z wapienia. Nadajnik i silnik. Nie wiem, co tutaj wybrać teraz, szczerze mówiąc. Beton wezmę, kurde, obojętnie, co mnie to tam
I tak nie korzystam za bardzo z tych alternatywnych recepturek. Może to błąd, może nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, mam już trochę miejsca. Teraz tak, po pierwsze, sztaby miedzi miałbym... Tutaj miałbym sztaby miedzi. To se wezmę. Sztaby miedzi. I sztaby amelinium teraz trzeba jeszcze zrobić. Musiałem prędzej czy później powiedzieć w ten sposób, przepraszam. Dobra, już mam. Teraz jeszcze tkanina i plastik. Plastik mam gdzieś tu w którymś z tych kontenerków. Specjalnie właśnie na takie sytuacje. Nie tutaj. Tutaj. Dobra, setka plastiku wystarczy. Zdecydowanie. I jeszcze gumę już mam. Mam przy sobie gumę? Coś tam jest, dobra. Wezmę więcej, jakbym jeszcze tam gdzieś czegoś potrzebował, kiedy indziej jakieś gumy, to niech będzie w ekwipunku moim. To sobie jeszcze weźmiemy. I teraz tkanina. Z tkaniną może być problem. Bo to chyba trzeba było grzybni do niej? Nie wiem, tu mam trochę grzybni. Grzybni i czegoś jeszcze. Drewna czy biomasy? Tu jest grzybnia. A samej tkaniny może nie mam przypadkiem gdzieś jeszcze? Jest! Jedna sztuka! Wow! Kurczę, a tu jest w ogóle halo krzemionka. Nawet nie wiedziałem, że ja tutaj mam takie rzeczy. Gdzieś musiałem kiedyś znaleźć przy jakimś może rozbitym lądowniku czy czymś tam i tam się to znalazło po prostu. No, nie mam. Dobra, czyli zrobimy sobie troszeczkę tkaniny jeszcze. Z czego ją się robiło? Bo już nie pamiętam. Tkanina, nie widzę jej tutaj za bardzo, więc coś tu jeszcze trzeba. Biomasa. Biomasa powinna być. Jest, duże ilości są biomasy, duże ilości naraz biomasy. Także tkanina raczej będzie. Będzie bezproblemowo. Albo i zproblemowo, dobra, bo się skończyła biomasa, ale mamy więcej biomasy, więc spoko. 50, bardzo ładnie, możemy już zrobić hazmat i kończyć tę farsę dzisiejszą. Hazmat, sud. Dawaj, klikaj, jeszcze filtry sobie zrobimy. Cyk, 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 cyk. Dobrze. Jeszcze filtru więcej. Ja je zrobiłem ostatnio, bo myślałem, że może do zwykłej maski przeciwgazowej da się je założyć. Używać zamiast tych zwykłych filtrów, ale niestety się okazało, że nie. No i ten. No ale dobra, mamy tutaj coś takiego. O, jestem żółta teraz. A tylko się... Nie, bo tekstura też się zmienia, bo już nie mam kieszeni teraz. No, troszeczkę się zmienia, widzę. Grubość jest ta sama, zagięcia są te same, ale kieszeni nie mam i tak dalej. Jak tu się oglądało samego siebie? Nie mam pojęcia. Któreś z F? Nie chcę z gry wyjść przypadkiem. Czy coś, czy zrobić czegoś głupiego? Ale dobra. Tak by to wyglądało. Mam filtry, trzeba ich będzie zrobić na pewno dużo więcej, żebym tam dłużej mógł siedzieć. I no i będziemy mogli w następnym odcinku kombinować już coś na poważnie z elektrownią atomową. Także to teraz byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie i do widzenia.